Tomku, zostałeś już zawodnikiem Widzewa Łódź. Transfer w ostatniej chwili, w ostatnim dniu okienka transferowego. Jesteś już pełnoprawnym piłkarzem tego klubu. Dokładnie jestem. Jestem też zaszczycony tym faktem, że mogę nosić, będę nosić trykot Widzewa Łódź. Jestem podekscytowany i czekam na pierwszy mecz. Tomku, twój dotychczasowy klub Olimpia Grudziądz. W zeszłym roku spadliście z pierwszej ligi do drugiej ligi. Czym, na jakiej podstawie podjąłeś taką decyzję, by zmienić klub z Olimpii właśnie na Widzew? Chyba nie muszę tłumaczyć, no, to jest Widzew Łódź, Widzewowi się nie odmawia. Cała ta otoczka, kibice, stadion, którego zazdroszczą kluby w Ekstraklasie, no, nic dodać, nic ująć. A miałeś okazję już oglądać któryś z meczów swoich nowych kolegów? Nie, niestety nie, ale mam zamiar, że w Toruniu to będzie ten pierwszy. A jak długo związałeś się z Widzewem? Kontrakt rok i rok przedłużenia. Zapytam o jeszcze jedną rzecz. Twoje mocne strony na boisku, czego kibice się mogą po tobie spodziewać? Przede wszystkim walka, walka i walka.